powiedzieć, że takich błędów popełniono może. Mogło zostać popełnionych znacznie więcej w odniesieniu do innych kierunków, gdzie ta liczba była mniejsza niż 20 studentów. Po pierwsze, ten zasadniczy punkt polegał na tym, że 20 lipca po pierwszym etapie rekrutacji, kiedy zalogowało się 11 osób, w sposób, no, ja bym powiedział, taki dość niefrasobliwy, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna podpisała ze studentami umowę o przyjęciu do studiów. Czego czynić nie powinna, jak się zna uchwałę rekrutacyjną. Państwu wyraźnie powiedziałem, że zgodę na otwarcie kierunku dla liczby studentów mniejszej niż 20 podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii Komisji Przyjmowania Rekrutacji. Decyzja zapadła dzisiaj i nikt nie miał prawa wydać wam takiej lub innej decyzji. Nie wiem, skąd to się wzięło, bo na spotkaniu z Państwem powiedziałem wyraźnie. Rozważamy takie możliwości i decyzja zostanie podjęta w piątek na spotkaniu Przyjmowanej Komisji Rekrutacyjnej, która zbiera się o godzinie 12. I powiedziałem wówczas, i to powtórzę dzisiaj, pan może to potwierdzić, że nie będzie to, że nie mam pewności, czy to będzie decyzja na tak, czy na nie. Czyli dzisiejsza decyzja jest tak. Otwieramy filologię słowiańską na drugim stopniu ze specjalnością czeską i serbsko-chorwacką. Przepraszam. Już dziś zapowiadamy, że w roku następnym akademickim nie będzie filologii słowiańskiej ani na pierwszym stopniu, ani na drugim stopniu, tylko będzie specjalność czeska na kierunku filologia.